Siemaneczko, w 51. części Let's Play Batman Arkham Knight. Na początku sporo informacji, bo sporo sobie też pograłem. Poczyściłem wszystkie, bo w poprzednim odcinku były jeszcze te wieżyczki, bomby. Nie, bomb chyba nie było, ale jakieś czołgi, konwoje i tak dalej. To wszystko mam poniszczone i porobione i większość znajdzie, które tutaj powinny być widoczne, są przeze mnie zebrane. Zostały tylko takie, do których albo nie możemy wjechać, na przykład tutaj Batmobilem, albo są na tyle trudne, że miałem po prostu ich dosyć już powtarzania, więc sobie na razie je odpuściłem. I co? I dzisiaj zajmiemy się zadaniem tego seryjnego mordercy, ale to za moment. Rozdajmy sobie punkty, bo mamy 12. Miałem ich więcej, ale zainwestowałem 8 punktów w to. To w sumie jest całkiem przydatne, tak? Olałem to na początku, ale to jest naprawdę całkiem przydatna rzecz. Jak robiłem wieżyczki albo te takie posterunki i oni mają tam teraz takie ciężkie działa na stojakach. Nie te małe działeczka, tylko takie ciężkie, jebitne działa, które można rozwalić Batmobilem albo właśnie je jakby zhakować, wiecie, tym tą naszą bronią, o właśnie. Jak będą chciały strzelić, to same wybuchną, więc naprawdę nice. W co chcę zainwestować? Wydaje mi się, że dobrą opcją będzie na pewno to. Znaczy na pewno. Myślę, że to będzie dobra opcja. I tak, i zastanawiam się jeszcze nad tym. To też może być przydatne. I zostaje nam 4 punkty. A zbliżeniowa mina. Nie, chyba nie ma sensu. Aczkolwiek na to nas nie stać, więc na to będziemy zbierać. Dobra. Coś jeszcze miałem wam przekazać. A no, w poprzednim odcinku domknęliśmy dwa wątki. Tego nietoperza i co my tam jeszcze domknęliśmy? A, i sobowtóra Bruce'a Wayne'a, którego teraz imienia nie pamiętam, ale mniejsza z tym. Zajmijmy się tym zadaniem. A rather distinct operatic melody is being aired. Sadly, we both know what gruesomeness that heralds. Więc całkiem sporo sobie pograłem i zobaczmy jeszcze, tak z ciekawości chcę wam pokazać, ile mi brakuje. No jeszcze nie, wiecie, no mimo wszystko jeszcze tego brakuje. Nie wiem, czy my to zrobimy, czy ja dam radę zrobić te niektóre pytajniki są tak bardzo, że wiecie. Dobra. Czekajcie, ja tu gdzieś to ciało już ostatnio widziałem, to znaczy ostatnio, w przedostatnim chyba odcinku. Fajnie, że od razu na nie trafiliśmy. To od razu to zrobimy. Czy tutaj będą szli i będą przeszkadzać? Nie winni. Alfred, I've discovered another body. Six vims, Master Bruce. When will this nightmare end? Mam nadzieję, że domkniemy właśnie w tym odcinku ten koszmar, no ale zobaczymy. Co my tutaj mamy, jakieś blizny? Czy co to jest? This wound is relatively fresh, inflicted while the victim was still alive. Abrasion to the epidermal layers confirms the somewhat crude removal of a tattoo. Nie, czekaj. Co my tutaj mamy? Coś jeszcze? Zawsze po jednym na każdą ten, na każdy filtr. To jest nerka? The position of this scar indicates the victim underwent surgery to remove one of their kidneys. Ma się to oko, nie? Ej, dobra, i co tu? A i tutaj jeszcze mamy trepanację czaszki? Czy jakaś płytka tam stalowa? A plate made of tantalum, used here for a cranial fracture. Most probably the result of a boxing accident. The victim's callous knuckles would only be acquired by a professional fighter. Alfred, the victim's name is Ella Montgomery. It appears the kidney was donated to a twin sister who unfortunately died. This seems to have been the catalyst for her boxing pursuits, and hence the cranial injury. She went missing in Huntsville, Alabama. Cross-reference this with the others. See if it fits. It does indeed, sir. Sending you the information now. The Circus of Strange. Its route recently took it through all the locations where the victims went missing. Get me a list of associated names. The circus is run by a rather suspicious fellow named Laszlo Valentin. Search for any properties owned or leased by the suspect. Records show Mr. Valentin used to lease a beauty salon here in Gotham, but the lease expired shortly before construction began on Wayne International Plaza. Send through the location.
It's time to end this. Dokładnie. Podejrzewam, że może się ukrywać w starej miejscówce i cieszy mnie to niezmiernie, że wreszcie domkniemy ten wątek. I kto to w ogóle jest, tak swoją drogą? Zmienię jest jakoś strasznie daleko. One remaining rioter rigged to blow, but he's the worst of the detective, evil incarnate. No twoje zagadki, nie? 80%. O kurwa. Więc się nie mądrkuj. Are you really going to save this worthless sack of semi-sentience just to prove me wrong? Pierdol się, Edward. Pokonałem cię już tyle razy, żebyś się nudny. To jest na dole. Okej. Dawaj mi tu brykę. Nie mam czasu na razie na tamtych frajerów, którzy strzelają do mnie, jak siedzę w kurze. No serio? Naprawdę, panowie. Gdzie jest ten salon? To znaczy kiedyś był tam salon. A teraz co to jest za miejscówka? Nie, tutaj są pozostałości po tym zlonie, ta. A tutaj mamy ten, kurde. Znajdźkę, fajnie byłoby ją zarąbać. Poczekaj, momencik. Ja bym chciał na razie zrobić tą znajdźkę, jak jest okazja. To czemu by nie, zwłaszcza, że jest bardzo, w bardzo łatwy sposób do zrobienia. Więc to grzech by było jej nie zebrać. Dobra. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Nie pokazuję takiej minimapki domu. To jest pewnie malutki pokoik. Czy to jest jakiś sekciarz? Bardzo możliwe. Nie ma swoich wyznawców, których będę musiał nokautować. No nie to, żebym jakoś tam specjalnie narzekał. No to jest naprawdę jakiś świr. To tam jest na górze, kurde. Kolejna ofiara. A to jakiś spektakl jest dla jakichś popaprańców? You're done here, Valentine. Let them go. Oh, no, 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 no. Pig, not ready yet. She's all unique and wrong. All messed up, inside out. Pig, make her better. Pig, make all of us. No nie, to są chyba ofiary, ale nie, tam przy barierkach byli ludzie. But Pig can fix you too. Make you perfect, like the others. You're insane. And what are you? I'm here to stop you. Bad. 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 Pig is like clay. Pig is like God. Pig is here to fix us all. Nie podnoś tej maski. Uszy. That's it, my darling. Show him how perfect. You are. What the fuck? Batman ma jazdę, czy to naprawdę się na nas rzuciło? Perfect and invincible. Rise up, my precious. He cannot keep you down. It's like they're immune to pain. I need to make sure they stay down. Bo musimy to znokautować, ścierwo. Go on.
my pretties. Aha, tu ma tych swoich pacjentów wszystkich, tak? Kurwa. Dlaczego nie czują bólu? Są nafaszerowani jakimiś prochami? To, co tutaj chodzi? Jest mega dziwna akcja i popieprzona. No, przynajmniej nie mają automatów w ręku. A, ale i tak potrafią zasunąć. Ale kurwa, oni wstają. Trzeba ich zacząć nokautować chyba, bo to nigdy się nie skończy. Dobra. Ostatni, chyba. Nie kojarzę tej postaci, nie? Kompletnie. Nie wiem, czy mieliśmy z nią do czynienia w poprzednich częściach, czy nie. Chodź. Zaraz zobaczymy, kto tu kogo zmieni. Okej, nie mają broni, ale są upierdliwi. Trzeba ich nokautować. A jest ich co więcej niż wtedy. Jeszcze rzuca nożami śmierć. O kurwa. Nie wiem, czy go znokautowałem. Chyba tak, dobra, no to jednego zawsze mniej. Kurwa, nie znokautowałem frajera. Kurwa. Dobra, przynajmniej tego może się uda. Dwóch mniej. Dobra, trzech mniej. Elegancko. O, jak kurwa się wczuwa w rolę, nie? Bydlak. Dobra. Zostaliśmy sami, co? Przyjemniaczku. Dobra, bo ja tu zaraz kurwa zginę. Ej. Jak go? He'd chop you up and put you back together. Uhuhu, dobra. Rozumiem. No biegnij, 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 biegnij. No, o, come on. O, w dupę. No kurwa, no co jest? No czemu go... O kurwa, ale zjebałem teraz. O co chodzi z tym stołem? Czemu nie mogę... Ja pierdolę. No, wreszcie coś weszło, bo mi się HP kończyło, nie? I can't leave until I've rescued the other victims. Tutaj są. Don't forget about us. Kto tutaj jest? Tu jest jakiś strażak jeszcze? Dobra, dobra, no nie panikujcie. A dobra, co tutaj coś trzeba zrobić, tak? Dobra. Wbrew pozorom prawie mogłem to przerżnąć. Batman! Don't leave us here to die! No nie zostawiam was tutaj, nie panikujcie. Mogę coś z wami pogadać? Nie szczególnie. Bierzemy tego siaka. Musimy go odtransportować.
odwieźli. Tam musimy go pewnie odwieźć, nie? Profesora Pyga z powrotem do aresztu policyjnego. Z przyjemnością. Where are you taking me? Gdzie pojechać miejsce po poprańcu? Go back to his suck. I'm taking you where you won't be able to hurt anyone else. I'll make sure of it. Pig doesn't hurt. Pig heals. Pig fixes. Mm-hmm. My Dollatrons are works of art. Those people are living a fate worse than death. Not death. Pig makes life worth living. And the ones you murdered? Too broken for Pig to make better. Too imperfect. They make Mother angry. Make Pig feel sick. Those things you couldn't change. It's how I identified the bodies. It's how I caught... It's why you fail. No! Not fail! Przegrałeś, po paprańcu. Co on tam robi? Pig show you sick! Co on tam robi? Mam nadzieję, że on się odrzynał sobie gardło, albo cholera wie, co on tam majstrował. Jakieś dziwne odgłosy były, nie? Out you go, Valentine. Don't lock Pig away. Mother won't be pleased. Co, myślę, i tak już nie jest za... Pig, not good enough. Oh, never good enough. So close. Until you stopped me, I can do better. Ciekawe, jak się zaprzyjaźni ze swoimi współlokatorami. It could have been so chory psycholu. Now old pig face here. Total lunatic. Far too good for this place. Don't worry, you'll be the first one I let out. Z pewnością, Joker. Dobra. Mamy punkciki, 8 punktów. Czyli w sumie możemy pocisnąć w to. To może być przydatne. A coś czuję, że jeszcze będziemy w takich zadymkach, gdzie będzie pełno czołgów, więc... Okej, okay, a czym się chcemy dalej zająć? A, Dent tutaj jest. Gordona, nie widziałeś? Doesn't seem real, Batman. I can't imagine what Jim's gonna do. Ciekawe, co się z nim do cholery dzieje, nie? Dość dawno nie widzieliśmy. No ale nic, no dobra, jeszcze w tym odcinku zaczniemy, albo może nawet zrobimy zadanko z Pingwinem. Kolejną... Hey, Batman. Are you... Czemu on się świeci na zielono? Kolejną ten salę zrobimy. Znaczy jego magazyn. A być może nawet dorwiemy go, kto wie. Właśnie przy okazji. Też mamy ładnie podomykane. No zobaczcie, tutaj jeszcze się pojawią te wieże i te miny i przyczółki, nie? No właśnie. Dawno tego nie było. Nie wiem, kiedy to się pojawi, no ale dobra. Nie widziałem nigdzie tego symbolu. Hey Bruce, I've managed to track down one of Penguin's trucks. It's by the canal on Bleak Island. Thanks, Nightwing. Dobra. I'll approach on foot and shadow it to the weapons cache. Dokładnie. Nie wiem, przynajmniej tą ciężarówkę jeszcze w tym odcinku sobie wyśledzimy. Trochę się... Kurde, jakie lagi mam w tym magazynie. Parkingu. Trochę się zeszło, nie? Ale cieszę się, że wreszcie poznali tego typa, ale... Chyba nie mieliśmy z nim do czynienia, nie? Mi się wydaje... W poprzednich częściach. Nie, dostaliśmy jakiś wpis? Na razie jakoś nie dojadę. Słuszna, ciu. Bardzo słusznie. I don't care who I'm working for, as long as I get my cut. You think the little man's good for it? You don't? I never trusted the guy. Why should I? He said the bat would be dead by now, and look how that turned out. Teraz pora trochę spłoszyć ofiarę, nie? Dzień dobry, panowie. Co tam u was słychać? Finally, did you get those beers? What the? Oh God, get us out of here! It's the bat! Nie mam piwa, ale mam coś lepszego. What the hell are we gonna do now? Keep going. We can lose them. I'm going as fast as I can. What the hell is he doing? This is bad. Really freaking bad.
Pewnie, że to jest źle, kurwa, śledzi was Batman. Frajerzy, no ale dobra, miejmy to za sobą. I prowadźcie mnie do magazynu. Contact the boss. Ask him what do we do. He ain't answering. What now? If he follows us back to the guns, we're dead. Nie. Nie będziecie martwi. Będziecie mieli tylko połamane kończyny. I będziecie ogłuszeni. Get us back to HQ before he comes back. You got it. Takie tondo rondo zrobiliście cwaniaki? I know he wouldn't catch us. He never had a chance. Penguin was right. The bat's losing it. No dobra. Zobaczymy gdzie to jest. Gdzież to nie jest jakoś super daleko. Penguin's hiding his wounds in some water filtration plant. Let's hit him hard, Nightwing. Wouldn't have it any other way, Bruce. Dokładnie. Aha, to są w podziemiach. The bat needs to die already. I can't believe no one's taken him out yet. Co? Są tutaj jakieś drzwi otwarte, a tam jest gościu z jakimiś informacjami. Na zielono się świeci. Powiedzmy, że mu na razie odpuścimy. To są ludzie. Co to są za ludzie, w sensie z jakiego gangu? Ale jak się dostać do środka? Co? Ktoś ma jakiś pomysł? Czy to jest ten budynek tutaj obok? Fuck. Co to jest za miejscuwa? Hang on, did you leave something here? It was sort of body shaped, wasn't it? Niech to szlak. Niech to szlak. Kurwa, to się wpieprzyliśmy. Dobra, ale jak się dostać do środka, no? You think Jibbo took her? No ja znam. He's gonna be a prime suspect. Nie bądź taka męczybuła, proszę cię. Z tej strony? Nie, tutaj też. Czy jestem ślepy? Czy tutaj się nie da wejść jakoś sensownie? I imagine Gordon shoveling the dirt on Babs. There he is! Hit him! And heading off for revenge on Scarecrow. Might as well jump in the grave with her and save himself some time. Frajerzy z amunicją, znaczy z amunicją, z bronią. Dobra, daj mi tutaj autko. Tu spory ruch jest. Będę się czuł swobodnie tutaj. Someone needs to have a word with the commish. I thought tampering with a crime scene was a serious offense. No, nie mam pojęcia, czy tutaj dostać. Serio, no. Ja pierdolę, no jak się dostaję do tego magazynu zakichanego? Czekaj, te strzałki nas prowadzą dokładnie tam, gdzie jest ten nadajniczek, tak? No tak. Kurwa, coś przegapią, coś takiego dość prostego. Tutaj na dole. Ale nic, dobra, tu sobie zakończymy odcinek, bo ja się tu będę głowił pół godziny albo 5 minut, nie wiem, a nie ma sensu tego nagrywać. Także widzimy się w następnym, jak może uda się wejść do środka, zobaczymy. Środki zaraczcie. Ciekawe, dobra, ale wpadajcie do opisu pod filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.